się ujawniać tak politycznie czy kryminalnie, którzy szukali tutaj swojego miejsca na ziemiach zachodnich, także to było ciekawe specyficzne, tak, ciekawe miejsce. Dla ciebie coś. Tak. Tak. I jeszcze mieliśmy, to też było ciekawe i tym było to troszeczkę jak, ja nie chciałbym, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, ale te dzieci były jak przybysze z innej planety, mianowicie przy ulicy Racławickiej. I to jest rzecz, do której bym jeszcze wrócił chyba kiedyś. Jest taki piękny budynek z przełomu wieków. I tam był, teraz tam mieszkają bogaci ludzie i to jest zrobione na piw-paw. Ale kiedyś tam był dom dziecka. I te dzieci z domu dziecka, bardzo specyficzne, chodziły z nami do szkoły. One stanowiły też część tej szkolnej rzeczywistości. I na ogół to pewnie był mechanizm obronny, bo to były biedne dzieci. One były agresywne często i tak dalej. Dziewczyny, które na przykład biły chłopaków. Pamiętasz o tym? Tak. Ale na przykład parę było takich osób, takich dziewczyn, które, czy to głównie były dziewczęta. Tak, no ale trzeba pamiętać o tym, jaka specyfika była tego domu dziecka. To nie był dom dziecka taki, jak sobie wyobrażamy teraz. To nie było trochę takie, jakby struktura lekko zmilitaryzowana, prawda? Tam dyscyplina była ogromna, te dzieci były zupełnie w innych warunkach, jak aktualnie, inna moralność była społeczeństwa, więc to takie te dzieci przez to były skrzywione. Tak, ale do czego zmierzam, że pamiętam, że taka była Mirka. Mirka była cicha i bardzo grzeczna. I ja się z tą Mirką zakolegowałem, a koledzy do mnie napadli na mnie i mówią, tak, co ty głupi, ona z bidula, się z nią bawisz? I to tak mi zapadło w pamięć i takie to przykre wspomnienie do dzisiaj, prawda? Tej reakcji, takiego odrzucenia tej dziewuchy, dlatego że tylko, że jestem. No i to nie straciłem kontakt, ale na ogół wtedy, bo teraz to różnie było, ale wtedy na ogół te dzieci nie szły już dalej wyżej, prawda? Jak skończyła ósmą klasę, to często zachodziła w ciążę, bo takie też przypadki były. I koło się zamykało i następne dzieci trafiały do domu dziecka. Takie to, ale właśnie ten wątek domu dziecka myślę, że też dosyć bliski do pociągnięcia. Pamiętam taką postać takiego pana, który był jakimś wyjątkowym wojskowym z jakichś tajnych służb polskich przedwojennych. I on mieszkał niedaleko właśnie nas, niedaleko mieszkał, on się ukrywał. Zmieniał nazwisko, nikt nie chciał powiedzieć jakie są jego losy, skąd on się w ogóle wziął na tym terenie. A taka postać bardzo znamienita potem się okazała, że to jakiś poważny człowiek, który bardzo poważne rzeczy dla kraju robił, ale dla tego poprzedniego kraju. Więc tutaj tacy ludzie też mieszkali. Oczywiście. No tak, po wojnie bardzo wiele się ukrywało właśnie w takich miastach, tak, gdzieś tam w piwnicach. To było pograniczne. To cóż, proszę Państwa, dziękuję za taką znakomitą obecność Państwa. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli. Dziękuję Marcin za gościnę. Jest parę książek do nabycia, tak? Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, to bardzo proszę, autor będzie, sądzę, z autografami tutaj się dzielił. Proszę pamiętać, że to historyczny moment i one za parę lat będą bardzo drogie, więc to jest ostatnia szansa, żeby taniej nabyć. Tym bardziej, że to są ostatnie egzemplarze, więc taka reklamowa, prawda? Ostatnie egzemplarze, proszę kupować, już koniec, już więcej nie ma. Jeszcze Państwu powiem jedną rzecz dzisiaj, bo ja bardzo lubię, właśnie mówiłem o tym takim fotograficznym i takim reporterskim trochę spojrzeniu, no zboczenie zawodowe. Dzisiaj poszedłem na targ tam przy, jak się nazywa tam koło Maliny, jaka jest ulica? Żelazna. Na Żelazno. Tam rozkładają różni panowie i panie, prawda? Różne skarby wydobyte z piwnic. Młynek bez korbki, stary, coś tam jeszcze i tak dalej. I ja nagle. Tak. Przygrochowej, tak. I nagle. Ale wypatrzyłem laskę. Bardzo fajną laskę. Z jakiegoś lekkiego drewna. Bardzo ładną w ogóle. No i jest z takim okuciem na końcu, z takim bolcem metalowym, jak do chodzenia po górach. A już mam jedną taką, tylko wielką, ta była mała. I pytam tego dżentelmena, ile. A on mówi tak, 30 zł.
ja się nie odzywam. A on mówi tak, jaka jest pańska propozycja? A ja mówię 20, 25, bo to po dziadku jeszcze. Potem ja mu dałem 30 i czekam, on tak szuka. Jasne, cholera, mam tylko 4, tak się zdarzyło. Dobra, ale na skierę. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo, to było bardzo mile. I zawsze, że Państwo byli tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję gospodarzowi też. Dziękuję telewizorom także. Dziękuję bardzo. Książki do zdobycia, powtarzam. Ostatnia szansa.